nie kusiło cię, żeby stać się na przykład ekspertką od takich bardzo młodzieżowych kwestii, że na przykład masz dobre wyczucie rynku, masz dobry kontakt z rówieśnikami, też z ludźmi, nie wiem, 2-3 lata młodszymi, to jest fajna grupa docelowa, to są ludzie, którzy zaczynają mieć pieniądze jakieś tam kieszonkowe i coś kupują, dobre wirtualne i tak dalej, bo to mi się wydaje, że w Polsce jest problem, tak? Na przykład nigdy nie widziałem, oprócz może Ciufcia, Ciufcia jest w ogóle targetowane do zupełnie innej grupy docelowej, do dzieciaków, czy nawet przedszkola. Natomiast tutaj gdyby tak, no bo się mówi, tak, mówi się o tym, że wiesz, no oni tam to są gimbusy, czytają tego Pudelka i tak dalej, ale nie widziałem takiego dobrego, no wiadomo, no, nie powiedzą, że Quake jest fajnym produktem dla nich, ale to jest znowu display, tak? Chodzi mi o taki produkt, pomysł, już konkretna usługa, która by można powiedzieć, słuchajcie, macie, kupujecie, teraz płacicie 5 zł, drugi raz 50, ale macie coś, co jest dla was wartościowe, tak? A z drugiej strony tam faktycznie jest ta grupa docelowa młoda. Wiesz, ja znam trochę ten target, bo robię te gry, tak? Teraz w tym roku mam w planach stworzyć jeszcze 3 gry do tej jednej, jedną launchujemy już w lipcu teraz. Więc uważam, że gry, w ogóle rozrywka to jest dobry segment, jeżeli chodzi o tą grupę, tak? Bo oni zapłacą za rozrywkę. Bałabym się, czy będą płacić za faktyczne usługi, tak? Bo jeżeli chodzi o rozrywkę, to oni jakby czują, że tego potrzebują i tak dalej. No za prepaid płacą. Może no tak, ale to też jest jakby, to jest kwestia może kontaktu ze znajomymi, tak? To na pewno jest kwestia tego, żeby być w stałym kontakcie ze znajomymi, móc na nich, wiesz, napisać SMS-a i tak dalej. Więc wydaje mi się, że jakby jeżeli chodzi o ten segment, to właśnie rozrywka plus jakiś tam znajomi, tak, to jest najważniejsze, co może być. Nie sądzę, żeby oni płacili za jakieś narzędzia czy usługi, które pomogą im jakoś, wiesz, sensowniej, tak? Więc uważam, że tutaj trochę taki segment marnowania czasu jest najbardziej chwytliwy. Najlepszy. To Quake, tak? No, Quake też jest jakby rozrywką, więc... Jak najbardziej. Nie wiem, czy tak naprawdę dzieciaki używają czegoś innego poza jakimiś Quake'ami, Facebookami i tak dalej, tak? No to mi się wydaje, że to jest jakby... Nie, znaczy, trochę znam ten rynek i nie widziałabym, żeby tutaj faktycznie można było wprowadzić jakąś usługę, którą, nie wiem, wiesz, taki jak robi jakiś tam brand, jakiś robi, wiesz, i tak dalej, robią jakieś faktyczne usługi, które ci pomagają w życiu, tak, i może zaoszczędzają swój czas. To ja raczej musisz robić rzeczy, które palą czas i, wiesz, marnują czas. Wróćmy na chwilę do MyGuide, bo to mi się wydaje ciekawym case'em, dlatego że zrobiłaś coś, miałaś odwagę wypromować to, udało ci się. Ale też wszystkim miałaś według mnie większą jeszcze odwagę, żeby to zakończyć. Ale wiesz, jeżeli chodzi o wypromować, to było takie... No, wszyscy w branży to znali, tak? Ale to nie jest wszystko, w sensie, że wszyscy w branży cię znają. No dobrze, ale... Chyba, że jesteś, wiesz, jakimś taką usługą dla branży, tak? To może ma sens, ale... Ale jeżeli chodzi o MyGuide, no to fakt, no to było dosyć znane, tak? I w mediach jakby nie tylko branżowych, trochę byliśmy też w telewizji, trochę byliśmy w gazetach, mieliśmy trochę partnerów zagranicznych i polskich. Czy co się stało, że się... No jakby... Siedzieliśmy z tym prawie rok, teraz minął rok właściwie w maju, więc zamknęliśmy 2 tygodnie przed tym, jak skończyliśmy rok. My zaczęliśmy jako zupełnie inny serwis, tak, na Startup Weekendzie w zeszłym roku. Po drodze trochę nam się posypał team, bo to był team stworzony na Startup Weekendzie, które nie są zbyt trwałymi teamami zazwyczaj. Po drodze jeszcze spiwotowaliśmy właśnie dzięki mentoringom Innovation Nest, co nam jakby dało dużego kopa. Wygraliśmy Hack Forward Build. Potem mieliśmy decyzję od Hack Forwardu w poniedziałek. W piątek Gitsi, czyli jest nasza największa konkurencja z Niemiec, ogłosiła rundę $1 miliona od Ashtona Kutchera. Więc jakby spodziewaliśmy się jednej Cholernie odpowiedzi. Cholernie, Ashton Kutcher, no. Tak, spodziewaliśmy się jednej odpowiedzi z Hack Forwardu i taką właśnie dostaliśmy. Że nie. Tak, ale jakby w międzyczasie też wyszło kilka takich rzeczy, zaczęliśmy wtedy już promować, tak? Mieliśmy już jakąś tam bazę ofert dostępnych. Zaczęliśmy jakby, ustaliliśmy sobie jakiś tam plan, żeby podbić po kolei te miasta konkretne, bo jakieś tam mieliśmy tam powody za tym stojące. I zaczęliśmy w momencie, kiedy zaczęliśmy to promować, zdobywać te oferty, plus potem zacząć to sprzedawać, okazało się, że to jest strasznie trudne, żeby... Wchodzi trochę model Groupona, tak? Który musi mieć bardzo dużo ludzi i bardzo dużo pieniędzy na to, żeby pozyskiwać dobre oferty i sprzedawać je. I my mieliśmy ten sam problem, tak? To znaczy, to nie zawsze wychodziło rentowne, tak? Że jakby czas pozyskania albo koszt pozyskania jednej dobrej oferty albo osób, które kupią to, nie zawsze jest jakby... Nie przekłada się tak, na zysk, nie tak? przekłada się na zysk, więc jakby w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, okej, to może to tak naprawdę nie ma sensu, tak? I potem zaczęliśmy szukać po konkurencji, było to Gitsi w Berlinie, które po 3 miesiącach od dostania tego miliona było mniej więcej na takim samym poziomie jak my, mimo że launchowaliśmy razem, a to są mega mądrzy ludzie, których ja poznałam w Monachium i trochę z nim pogadałam i jakby mają duże doświadczenie w tym wszystkim i są w Berlinie, który jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o jakieś tam rozwijanie rzeczy teraz. I wiesz, jakby tak patrząc na po kolei na wszystkie te rzeczy, to widzieliśmy, okej, to wszyscy tak naprawdę z tej branży, bo było mega dużo konkurencji w tym momencie. Teraz jest z 15 takich klonów MyGuide. To jakby
w pewnym momencie okazało się, że wszyscy mają podobny problem, tak? I to trzeba mieć bardzo dużo pieniędzy i bardzo dużo jakby cierpliwości, a nie wiadomo, czy za 4-5 lat nie będziemy Grouponem, tak? Mhm. Nie będziemy się zwracać, więc ja raczej chcę budować biznesy, które coś zarabiają, a nie tylko biorą kasę od inwestorów i ją przypalają. Więc dlatego uznaliśmy, okej, to może nie ma sensu tego ciągnąć, jest dużo fajnych projektów, które można jeszcze zrobić. I... Dobrze, ale skąd ten pomysł, żeby publicznie ogłosić zamknięcie? Bo to jest w ogóle dla mnie, wiesz, w Polsce się tego nie robi. Wszyscy robią, nawet ci najwięksi. Jak się nie udaje, to jest po cichutku, i po czym wiesz, ty domena przekierowałeś na coś innego, a tam wiesz, wypadek przy pracy, tak? Robią to wszyscy, tak? I portale, i wiesz, ci mniejsi, ci więksi. Natomiast wyście po prostu oficjalnie, tak? Ja dostałem ci maila, mówię, kurde. Chyba pomyliła się z wysyłką tego, ale patrzę, nie. Marczak mówi to samo, dostałem od niej, wiesz, kurde, Ola publicznie informuje o tym, że zamyka, tak? Tak, że poinformowałam prasę. Ale to jakby kwestia była taka, że my mieliśmy dużo takiej współpracy z różnymi partnerami. Bardzo szanowaliśmy jakby kontakty z naszą prasą, która jakby nas wspierała przez jakiś czas. Bardzo szanowaliśmy naszych użytkowników, z którymi jakby też mieliśmy dużą więź, bo często konsultowaliśmy z nimi jakieś rzeczy i staraliśmy się współpracować z nimi i dopasować produkt. I jakby z naszej strony wyglądało to trochę nie fair, tak, że zamykamy, nic nikomu nie mówimy i tak dalej. To trochę pod wodę i tak, tam nas nie ma. Ja nie lubię takich serwisów, które na przykład widać, że są już trupami takimi maksymalnymi, a gdzieś sobie tam ale po cały prostu czas tam, tak, nie, wiszą w internecie, jesteśmy. Tak, i piszą bloga, więc znam, okej, no to po prostu zamknijmy, tak, i powiedzmy wszystkim zamykamy. Poza tym bardziej, że jakby to pomaga nam też w jakichś tam kolejnych rzeczach, które robimy, tak, bo nie wisi nad nami nic starego, możemy po prostu przy kolejnych projektach mówić, że okej, to nie wyszło, zamknęliśmy, teraz robimy to i to i to, a nie, że mamy 10 projektów otwartych i każdy robimy, tak, jasne. Więc to też pomagało nam w tym sensie i uważam, że zresztą ja... Ostatnio, jak był ten Jerry Colonna w Warszawie i w Krakowie, jak byłam na trzech jego wykładach, gdzie było to 3 dni. Boże. Tak, i on właśnie mówił dużo o porażkach, i on na przykład powiedział o tym, że on nigdy w życiu nie dał pieniędzy komuś, kto nigdy w życiu nie spalił swojego startupa i go nie zamknął, tak? Więc ja uważam, że w ogóle takie zamykanie startupów to jest mega duża lekcja, tak? Bo z sukcesu nie wyciągasz dużych wniosków, bo po prostu się udało, więc idziesz i gnasz dalej i nie myślisz o tym, dlaczego się udało. A jednak jak coś zamykasz, to zaczynasz myśleć o jakichś powodach, dlaczego się nie udało, co można było zrobić lepiej i spędzasz dużo czasu nad tym, myślisz o tym tak, i analizujesz. O powodach i dlaczego i tak dalej, więc porażka uczy dużo bardziej niż jakiś tam sukces, dlatego uznaliśmy, że okej, no nie ma sensu się z tym kryć, tak? Powiedzmy ludziom, dlaczego zamknęliśmy, jakie były powody, jakie mamy lekcje z tego, może oni jakby przy kolejnych swoich startupach mogą z tego coś wyciągnąć. Ale wiesz, potem na przykład napisałam felieton, no mam startup. Tak, czytałam. Nawet już czasem pisałam dwa. Drugi już tam wisi i zaczęło się hejterstwo w komentarzach, tak, że w ogóle lansujecie porażkę i w ogóle o co chodzi i tak dalej. Tak, nic nie wyszło, dlaczego w ogóle nie piszecie, skończysz pisać ten mega ID i tak dalej, więc w ogóle to jest takie dla mnie trochę bez sensu, tak, bo powinni się cieszyć, że jakoś jakby dużo osób się tym nie dzieli, tak, co nie wyszło i tak dalej, co no można zrobić mało. Lepiej. Więc jakby uważam, że to, co robię, nie jest jakieś tam złe, już trochę przestaje, ale już mam dość tych komentarzy, ale jakby uważam, że to jest jakiś tam ma pozytywy. Na czymś teraz pracujesz innym? Bo mówisz, że cię interesują globalne startupy. To tak. Na czymś już pracujesz. Tak, w tym momencie trochę jeszcze zaczęłam, mam więcej czasu. Dawaj, będzie premiera. Nie, nic nie powiem. To przynajmniej kierunek. Jeżeli chodzi o Fashion Style, tą spółkę, do której, której nadal mam trochę udziału, w której jestem prezesem zarządu, to zaczęliśmy tam robić nowe gry, więc trochę teraz miałam roboty z zatrudnieniem ludzi, z jakimś tam nadaniem tych kierunków, myśleniem to gier. To ludzi na etat, czy na umowy śmieciowe? Jezu. No faktury. To już brzmi lepiej, czyli przedsiębiorstwo zatrudnia przedsiębiorstwo. Dobrze, tak. Dobrze. I wiesz, i ludzi, którzy robią mi tę grę, więc trochę w tym kierunku idziemy, bo uważam, że się na tym znam. W sensie wiem, że jak wypromować tę grę, jak ona powinna działać. No ale to nie jest jakby ten mój długofalowy cel, żeby do końca życia robić gry, dlatego no, w tym roku jadę teraz do tego San Francisco. Mam jakiś tam, szukam teraz tak naprawdę jakiegoś fajnego projektu, tak? Trochę się inspiruję, szukam czegoś takiego faktycznie, jakiś tam, wiesz, next big thing. Trochę robię networku, bo to dużo pomaga i to zauważyłam właśnie na przykład bardzo przy MyGuide, tak? To mega dużo pomaga, więc teraz trochę mam wolnego czasu, więc chodzę po różnych eventach, jadę za granicę, teraz jadę do Berlina, trochę pogadać, pochodzić na piwo z ludźmi, wiesz. I wydaje mi się, że w ogóle takie tworzenie networku, zanim się cokolwiek robi startup, to jest właśnie trochę Ela Madej tak zrobiła, tak? Ela ma mega kontakt w San Francisco i na całym świecie, dlatego jej to na przykład pomogło teraz przy przetworzeniu nowego startupu. Ja myślę, że to była podstawa, że patrząc na to, co oni robią, szczególnie, że parę dni później zobaczyłem, że goście z ex-Googlersi zrobili ty swojego CRM-a i pytanie,
gdyby co jest takie ciekawego w projekcie Eli Madej, nie wiem, ale myślę, że tych celów mówię, że będzie 50. No ale teraz sobie Credictive, nie wiem, czy słyszałeś nowy projekt, więc no też... Idzie do przodu bardzo dobrze, tak. Tylko że ewidentnie w jej wypadku, tak mi się właśnie wydaje, tak. Się zgodzę. To, że ona znała kogoś, kto zna kogoś i znała tego, kto zna kogoś, kto ma kasę. Tak, ludzie chyba nie znają tak do końca tej jego siły networku, tak? Dokładnie. Myślę, że ty to wiesz, że trochę osób to wie, ale nie wszyscy to wiedzą, dlatego... Czy tak naprawdę osoby, które dopiero zdobędą ten network, to wiedzą, jaką to ma siłę i jak może pomóc, tak? Tylko wiesz co, oprócz takiego... Bo w Polsce jest takie moje przekonanie, że wiesz, network to znaczy przyjdę i wymienię się wizytówkami. Tak. Guzik prawda, bo wielokrotnie właśnie widziałem taką sytuację, że ktoś wchodził i po prostu miał taką pakę już wizytówek, wychodzi z tej imprezy do plecaka i tyle go widziano. To, co robimy na przykład na Aulic, staramy się wszystkim wbić do głowy, tak? To jest to, że rozmowa jest bardzo ważna, nie to, że ktoś wymieści wizytówkę. Relacje po prostu, dokładnie, tak? Że przychodzisz, on się widzi, przedstawiasz się komuś, on ci zapamiętuje, po czym odzywasz się za 3 miesiące, mówisz sobie, mam taki projekt, on jest w twojej branży. Mówi, tak, poznałem tego gościa, jadłem z nim pizzę, fajnie się gadało, tak. Zaproszę go, tak? To jest networking, podtrzymujesz to, robisz komuś potem przysługę, a nie wiesz, takie czyste, znaczy... To jest niestety właśnie, to trzeba wykształcić, ale dobrze, dużo osób już sobie z tym radzi, to sobie dobrze radzi, parę osób też właśnie zaczyna już myśleć, zostawmy to polskie piekiełko, grajdołek, blogu grajdołek. Wszyscy wyjdźmy, się znają, tak? Dokładnie, wszyscy już wiedzą, co ktoś robi albo czegoś nie zrobi, to wyjdźmy poziom wyżej. Dlatego też dużo osób namawia, że właśnie pojechały sobie do Berlina, do Londynu, nie ma tak daleko z naszego jest kochanego tak drogo, miasta. Do rady. Tak. Pojedźcie tam, zobaczcie, tak? Marcin Grodzicki, świetnie mi, tak. To jest mój taki insider, jeżeli chodzi o Londyn. Paweł Chudziński. Paweł Chudziński, dokładnie. Mamy ludzi, którzy mogą nam, słuchaj, chcesz pojechać, to ci powiem, umówić na 3 spotkania, tak? Wpadnie jeden dzień, wydaj tam 300 zł na bilet i będziesz mógł pogadać z 3 osobami. Nie wiem, twój pomysł zostanie w jakiś sposób... To też właśnie Krzysiek Wacławek na przykład mówił, on był teraz jakiś czas w San Francisco właśnie trochę też poszukać ludzi. No to on właśnie ze wszystkim gadał, ze wszystkimi, z którymi można mówić, zawsze prosił ich o 3 jakieś rekomendacje, z kim jeszcze może porozmawiać. I w ten sposób jakby w San Francisco był 2 tygodnie i spotykał się od rana do wieczora, tak, cały dzień. I to uważam, że jakby wyszło z tego parę fajnych kontaktów, które może pociągnąć dalej, więc uważam, że to jest w ogóle, czy to jest fajny sposób na jakieś tam poznawanie ludzi i dzięki temu można trochę zdobyć. Co sądzisz o dziewczynach, kobietach w biznesie i jeżeli chodzi o właśnie budowanie startupów, budowanie przedsięwzięć? Ty osobiście widzisz, że jest już tak, że dziewczyny u nas, w naszym kochanym kraju mają, zaczynają rozumieć, że one też mogą, że to jest też możliwość dla nich, że niekoniecznie tylko faceci muszą być tymi CEO, CTO i tam tylko one też mogą stać się osobami, które wychodzą, mówią, tak, chcę zrobić własny biznes, tak, wiem jak to zrobić, mam umiejętności, mam wiedzę. Jest coraz więcej takich osób. W Warszawie jest trochę, w Krakowie jest trochę i znaczy, to się dużo zmienia też, tak, kilka lat temu nie było, było parę dziewczyn, teraz jest już dużo więcej, jest Ola Lazer, jest właśnie Ela Madej z Agatą, jest Kasia z Segmentum i tak dalej, więc jest mega dużo takich osób, które coś już robią. To na pewno nie jest tak duże jak San Francisco, tak, gdzie mogą sobie zorganizować startup weekend tylko dla kobiet, tak. Naprawdę? To, tylko tak, dla bab? Tak, baby tak. Kodują i baby wygrywają? Tak, bardzo przychodzą też faceci, bo nie no, robią popatrzę, tego jakieś feministyczne i tak dalej, ale faktycznie są w stanie już to zrobić, więc jest przynajmniej tam setka osób, która jest w stanie przyjść i coś zrobić, tak, więc to jest fajne. U nas to jeszcze pewnie długo, zanim coś takiego będzie, ale to się trochę zmienia, w sensie już kobiety są, wydaje mi się, coraz bardziej tak przechodzą z kury domowej do, tak, do tworzenia do komputera, czegoś, tak. Do klawiatury. Więc ja uważam, że wiesz, jakby to nie ma... To... Ale przeszkadza ci to? Masz takie poczucie, że na przykład inaczej na siebie patrzą inwestorzy, nie wiem, ludzie, z którymi się spotykasz, bo woleliby mieć faceta z wąsami, a patrzy, przychodzi do nich dziewczyna i mówi, chce pozyskać jakąś kasę, mówią, tobie się nie uda, dziewczyno, ty to wiesz. No, to raczej nie ma znaczenia. Raz się pomaga jakoś, nie wiem, mediowo albo w networku właśnie to trochę pomaga, bo są sami faceci, więc jak jest kobieta, to się trochę tam jest. Czyli wykorzystujesz tę swoją przewagę? Teraz już nie, kiedyś tak. Kiedyś, czy kiedyś bardziej, jak byłam młoda i w ogóle jeszcze byłam kobietą, no to już młoda wiesz. I kobieta, zresztą, młoda i kobieta, okej, okay, dobra. To już w ogóle, a teraz tak już 20 lat, było. To już, to już nie. Znaczy, nie, już jakby nie widzę potrzeby też, ale... ale to trochę pomaga, tak? Nie mówię, że jakby w tej branży akurat to trochę pomaga, nie jest raczej wadą. Znaczy są oczywiście, pewnie znajdą się inwestorzy, ja słyszałam o takich akcjach, że znajdą się inwestorzy, którzy raczej wolą facetów, tak? I to nie jest jakiś... Ale wolą facetów, bo wolą facetów? Nie. Po prostu preferują osoby płci tak, męskiej do robienia bardziej biznesu. Ufają, tak? Może bardziej ufają, to jest tego kwestia. No to dziwne akurat bym... No dobrze, to jest może mój punkt faceci widzenia. Są jakby tak stereotypowo bardziej twardzi w biznesie? Trzeba być twardym w biznesie? Kobiety, ja wiesz,
się rozpłaczą i... A, tak, no tak, ale to też socjotechnika, wiesz, no, że... No, ale dajcie nie, burzę na więcej, na przykład na Railsberry w Krakowie teraz jakby była świetna konferencja, zorganizowana głównie przez kobiety dla programistów Railsów i właśnie jakby głównym hasłem tam słyszanym podczas konferencji to było, że to jest właśnie powód, dlaczego trzeba mieć więcej kobiet, tak, ogólnie w branży technologicznej, tak, bo była mega fajna konferencja, bo jakby dała trochę, bo była cała różowa, tak, bo była trochę, dała trochę, wiesz, bo było mega fajnie zrobione designerską, bo dała dobry właśnie taki, była taki... miła, tak, była przyjemna i tak dalej, bo była taki... Kobiecy dotyk, tak, tak? Dokładnie. Że tam było coś innego niż uważam, że kobiety są bardzo potrzebne w branży, ale... Bez przesady. Tak, nie chciałabym ich zmuszać, w sensie jak ktoś uważa, że jest... czymś innym dobry, to czemu trzeba go zmuszać do robienia startupów, nie? Olu, czego ci mogę życzyć na zakończenie? Ojejku. Wiesz tego co? Globalnego startupu? Tak, no. Może masz jakieś inne plany? A może w ogóle wiesz, może nie myślisz, może nie chcesz być osobą, która zarobi milion dolarów albo 50, tylko może chcesz być szczęśliwa, albo nie wiem. Ja jestem szczęśliwa, w sensie szczęśliwa? Lubię, co robię, więc dlaczego miałam być nieszczęśliwa? Wiesz, niewiele osób się potrafi tego przyznać. To tym bardziej ci gratuluję, że jesteś już szczęśliwa. A jeszcze będziesz przed tobą... Jesteś szczęśliwa? Ja też jestem szczęśliwy. No jest nas dwójka. No. Dwie szczęśliwe osoby. Andrzej, jesteś szczęśliwy? Andrzej też jest szczęśliwy. Trzy szczęśliwe osoby, słuchajcie. W jednym pokoju. Niesamowite. Rób swoje i przychodź na wszelkiego typu spotkania, mów, że jest fajnie właśnie, że trzeba robić te swoje rzeczy, bo z tego się ma najwięcej przyjemności i może być szczęśliwym i emanuj tą pozytywną energią. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.